Kiwi. Dzień dobry. Ostateczny cios systemu Kalifornii, znaczy nie, zrobione. Został jest, zadany. Obkręcony jest wszystko tak, jak powinno być. Zostało teraz tylko właśnie przeprowadzić testy końcowe. Mhm. Testy drogowe przeszedł śpiewająco. Wszystko jest dobrze. Mhm. To po prostu tylko pokażę zainteresowanym. Mhm. Bo ogólnie przeczytałem trochę komentarzy, zjebaliśmy tą robotę, co było zgodne do przewidzenia. Do przewidzenia. Ale niejaki Różal, oglądałem jego u Wojewódzkiego, jak był. No, tak, sporo takich ciekawych rzeczy, tak, ciekawych myśli trochę przekazał a propos takich osób, którym się wszystko w życiu nie podoba na okrągło. A to generalnie nie wszystko, to Kuba by mógł ewentualnie to powtórzyć, a nie umiem. No i można sobie zobaczyć, co sobie tam mówią. Tak, jest ciekawe, że zjebaliśmy robotę, a ten wóz ciągle jeździ, no, nie? No, robota została zjebana, tak, no to tutaj nie ma wątpliwości. Były jakieś powikłania? Same. Same. Karol na miejscu. Same. Ogólnie ten wóz składa się z powikłań, jak się okazuje, tak. Taka robota. Podobno się ją robi w 40 minut w jedną osobę. Jeden leniwy mechanik robi to 40 minut. No, do nam się to zeszło 2 tygodnie. Co oczywiście też ludzie, śmieszne jest to, że ludzie oglądają film i uważają, że to jest live, że to się dzieje teraz, nie? I oni dają złote myśli w momencie, kiedy my już jesteśmy, wiesz, no nie, ty już pojechałeś do domu dawno, już wiesz, że tam jest, nie wiem, 10... Byśmy 3 razy jeszcze później te skrzynie wyjechać. Nagraliśmy 2 kolejne odcinki. No, a ludziom się wydaje, że to leci w czasie rzeczywistym i dają nam złote rady, no i oni generalnie taki samochód robią przez 40 minut, nie? Mhm. Bo się silnika się nie wyjmuje, no i tłumaczysz, chłopu, ty, ale myśmy zrobili jeszcze rozrząd i z tyłu szczelkę pod kolektorem wydechowym, no więc już tego byś nie obkręcił. Nie, to w ogóle nie. Tylko właśnie wracając do tych komentarzy, to chłop rozbiórkę tego przedniego pasa ma gratis, no bo tam chłodnicę czyściliśmy, inne rzeczy, takie oględziny, jak już było tyle rozebrane, więc nie będziemy dodatkowo liczyć za te roboty. A właśnie, bo tam wiesz, zawsze jest cała masa takich rzeczy z drogi, nie? Jaki jest plan na dzisiaj, co będziemy robić? To już tylko wykończy, to jest tylko, już robić nie będziemy nic, bo już wszystko jest zrobione. Czyli jest generalnie, samochód jest gotowy do testów. Generalnie wiesz, z takiego osiołka, co się nim jedzie 90 na godzinę, się zrobi teraz taki równoprawny użytkownik lewego pasa teraz, no jest taka różnica. No tak, no spokojnie można sobie jechać, no bo w Polsce się jeździ z 2 prędkościami, prawy pas jedzie 90, no bo tam jadą ciężarówki, 80-90, a jak chcesz użyć lewego pasa na chwilę, chociaż to musisz jechać 140, nie da się inaczej. Okay. To jeździł po autostradzie, to dokładnie wie, o czym mówię, żeby po prostu wyjść na lewy i sobie jechać, to trzeba jechać 140. Czy ty coś dołożyłeś od siebie, tak, że jedzie soft? Tak, moce są zrobione, jedno z takich, bo ja sobie wczoraj pozwoliłem się tu przejechać w koło komina, no to generalnie temat jest taki, że teraz jest tamten słaby silnik 86 koni, by sobie z tą skrzynią nie poradził. Mhm. Bo tu na przykład 6 bieg można położyć dopiero powyżej 100 na godzinę. Ten samochód dopiero wchodzi w taki dobry zakres ekonomii czy czegoś, jak jedzie powyżej 2000 obrotów. Okay. A wtedy 2000 obrotów to było 90 na godzinę. Zgadza się, tak. Więc, tak, więc tym samochodem się jechało mniej więcej tak jak taką T3 1.6. Takim, tak. Takim T3 Volkswagenem, takim, co były te takie, wiesz. Bez interkulera. No takie 1.7 diesel takie, co były. Okay. Takie, no, to on właśnie jechał 80, nie? No ale no, to już taki samochód, co jedzie 80 na godzinę, to już do dzisiejszych warunków nie przystaje. Także wsiada i jedziemy. Dobra. Zapraszamy. Krzysztofie, wsiadasz z nami? Zapraszamy, ale to nie ten, ja tu mogę przez okno patrzeć. Tak, wy będziecie. Nie wolisz w salonce? Będę zbiegł z boku. Chodź do salonu. Dobrze. Ja usiądę może z tyłu. Dawaj, ty idziesz naprzód. Co? Dawaj naprzód. Dobrze. Tutaj ten chce przejść. Dobrze. A one się same zamykają. No nie, takie same, tylko akurat stoi tak, że tył jest niżej się po prostu tam, czy przód. Nieważne. W każdym razie 3 muszkieterów było potrzeba do wykonania tej usługi. Ja zrobiłem tutaj hardware, czyli wymiana tej skrzyni. Krzysztof zrobił moce i jeszcze ten właśnie nasz kolega Mariusz tam zrobił te deski, żeby tam 6 skrzynia była i te inne historie, ABS-y, jakieś tam tempomaty, bo to wszystkie, no bo to, wszystkie tak, te urządzenia przestają działać. Problem był taki, że wyświetlenie biegu nie zgadzało się z tym, co zapisane jest w samochodzie. Aha. I żeby czwarty bieg był czwarty i żeby też działał tempomat, bo sterownik silnika musi wiedzieć, który bieg jest włączony aktualnie, nie? No, tak, skomplikowana chyba robota. Obserwuj sobie obrotu, 4. bieg. A jesteś już na 6, tak? 4.
czwarty bieg to jest minimalnie krótszy niż wtedy piąty, bo widzisz, jest tam 60, no tam 70 na godzinę, nie? Przy 2000. Aha. Znaczy piąty, a propos długości skrzyni, przy 2000 to już jest 2000, to już jest stuwa. Czyli o 10 szybciej niż 4 na piątkę. Czyli piątka już jest dłuższa. No właśnie, no jeszcze raz na piątkę, czyli pokażę ci na... 2000 obrotów to jest równo stuwa. Okej. Okay. To już jest obiecująco. Patera. Aż tam światło przygasło w kabinie. Tak na ciężko. Widzisz, 2000 obrotów to 120 na godzinę. Idealnie. O, no to teraz bus nabrał praktyczności. Zobacz, możesz sobie tak jechać, 2000 obrotów to jest 120. Miało to sens do takiego samochodu, który nie służy do rozłożenia poczty, nie tylko do jakichś tam, powiedzmy, nie wiem, ktoś na przykład będzie miał jakiś plan niecny jechać nim na jakąś tam wyprawę daleko, no to będzie mu zdecydowanie lepiej. Mhm. Czy zmierzymy mu moc? No tak, tak, no możemy sobie tam już... Ten samochód nie wyszedł fabrycznie z mocą 86 koni. Okej. To w ogóle teraz po tych upgrade'ach i update'ach wcześniej się przedstawiał ten silnik jako CA, ten najsłabszy, a teraz jest z końcówką C. C, czyli tak jakby z tą skrzynią, co powinien wyjść. Mhm. Więc generalnie ma do konfigurację dosyć dobrze skonfigurowaną. Tam nam sugerowali, jeszcze nie może widzowie, że po co tyle kosztów robić, panu założyć tylko przełożenie i inne odpiątki i będzie super. Pewnie by nic z tego nie wyszło, także jak... żeby jeździł szybciej i żeby niższe obroty były, no to niestety trzeba się wykosztować na skrzynię. Zresztą tam wszystko jest przewymiarowane w tej skrzyni biegu. Widziałeś, jak wygląda ta poprzedniczka jej. Ile? 180 koni prawie? Jak się Krzysztof postarał. No tak się robi, czyli 100 koni więcej ma, tak? No to jest właśnie... 100 koni więcej? Tak. No. To jest właśnie celem, żeby ten samochód po prostu wrócił, no żeby się dało, żeby był taki samochód wyjazdowy, a nie jakiś, mówię, no taki do wożenia skrzynek z ogórkami. No fajnie, taki praktyczny upgrade. Intercooler jest też ze słabej wersji, nie? A poza tym, no nie wiem, no tutaj już milion razy mówiłem, możliwości wymiany powietrza w tym na hamowni są ograniczone, więc nie można po prostu sobie tak dowolnie, wiesz, nie działa to teraz tak, jak będzie samochód działał na ulicy, że to się przejedziemy, zobaczę, że to jest. Tak? O. A, jeszcze tu właśnie... W czasie jazdy tym samochodem jeszcze wyszła jedna ciekawa rzecz, że w nim potrzebne jest takie turbo, które ładuje, już zaczyna ładować poniżej 2000. Generalnie, jeżeli by to było turbo regenerowane, to ten samochód by sobie nie poradził z tą skrzynią. Ponieważ zgasłby, no wiesz co, no bo generalnie tak jedzie się 120 na godzinę przy 2000, tak? To jakiekolwiek lekkie przyhamowanie tym samochodem, to powodowałoby, że on już by się nie pozbierał z domu. Redukcja, nie? Byłaby potrzebna. No tak, a tak, jeżeli on sobie zejdzie nawet na 1500 obrotów, a ma turbo świeże, fabryczne, dobrze nastawione, nie jakiś tam regeneruch, to po prostu on ładuje od razu tę zakładaną wartość i samochód przyspiesza. Także on czy na tempomacie, czy coś, będzie sobie wyśmienicie radził. Okej. Okay. Także to, no to tyle. Skoro no. się wybieramy na drogę, to może 100-150 uda się zmierzyć. Możemy, tylko że sęk w tym, że nie wiem. Nie ma punktu odniesienia. Jakby, po pierwsze, nie ma punktu odniesienia, po drugie, wiesz. To jest samochód taki jest bardziej. Cholerę ciężki, nie? No, ale zmierzyć, no, ale no, moc wyszła możemy. Tak dobra, że jestem ciekawy, czy jak to. No, moc wyszła dobra, tylko wiesz, zrobił też, żeśmy mu, że też krzywda wyszła, bo generalnie tak długa skrzynia biegów też obniża osiągi. Ona jest raczej w stronę ekonomii ciszy na pokładzie, nie? Czyli to tak jakby. To jest przeciwność tego tuningu, tak jakby wiesz, no. Jakby nawet 100-150 zrobił na dwóch biegach, piąty, szósty, to by było dobrze, nie? A on będzie generalnie pewnie gotów na szóste to zrobić, bo skoro 100 jeździe przy 100 na godzinę, no... Można zobaczyć, jak to tam naprawdę... To nie jest wóz wyścigowy, on waży pewnie ponad 2 tony, będąc tym rozkładanym dachem i to nie do tego go fabryka wymyśliła, to wyścigów tym nie będzie. No, no dobra. To raczej cisza, ekonomia i po prostu taki spokój idę po GoPro. I moc do jazdy. No. Okay. Dodam, że pan był wyjątkowo cierpliwy i wytrzymał te nasze nauki na tym samochodzie, bo to też trwało dość długo, te kompletowanie części, ciągle czegoś ja brakowało. Wiem, tak długo, ile ale wiesz, ten rozrusznik nie pasował, tak? No. Generalnie żaden z czterech żaden nie pasował. I żeśmy tak rzeźbili, a to jakiś przewodzik, a to tamto i to też to przewlekłość postępowania powodowało to, że
że wiesz, że czekaliśmy na ciebie, nie? Ludziom się wydaje, że my za długo to robimy, no ale wiesz, inaczej jak się nagrywa film, to się robi to dłużej, nie? No tak. Tak samo ten wjazd dzisiaj tutaj, on już jest niepotrzebny, tylko na potrzeby filmu, ten samochód już był gotowy tydzień tak, temu, ale ciebie nie. No może bez przesady, ale teoretycznie powiedzmy dzisiaj rano mogliśmy go wydać panu, bo sprawdziliśmy, objechany jest tak, i pan czekaliśmy kanał, na ciebie. Tak, oglądam, no oglądam. Tak, ogląda, patrzę, jakie są postępy. To pozdrawiamy właściciela. Jak tam przygotowania Kadiego? No powoli prace, że tak powiem, idą. No są pewne potknięcia, tak samo jak z tym transporterem. No mogę nawet na tutaj na pewnych przykładach operować. Tam do jednego pana zamówiliśmy na Allegro kierownicę. Dwa tygodnie później napisał, że on jednak nie ma tej części. Kupiliśmy inną kompletną, oczywiście bez wiązki. Mhm. Także cały czas są takie, jak i w tamtym przypadku. Ja wszystko mam, wyślę. Tylko potem nie dochodzi to, co byśmy chcieli, bo właśnie taka będzie zamontowana. Jest teraz wersja bez taka przycisków. Bez przycisków, tempomat jest tutaj. Będzie na kierownicy, sterowanie z radia i tamte inne rzeczy. Nie no, ładna kierownica, fajna zmiana będzie. Także będzie trochę lepiej to wyglądało. No i tutaj nasz przyjaciel, takiego mamy jednego, który nie lubi kontaktów z ludźmi, nam właśnie zrobił mocowanie na koło zapasowe. Bo w tych wersjach było w środku, w bagażniku. Mhm. I to mi się średnio podobało, a wykorzystamy tą przestrzeń, która jest pod podłogą na parę rzeczy, to też później powiem, o co chodzi, ale ogólnie to jest drabinka, można nawet sobie wejść na dach. Mamy relingi kupione do tego samochodu, które też o, nie kurde, dojechały. Ambitnie. No i tak, wiesz, czekamy ciągle na paczki. Okay. Bo to nawet wejdę, to się nie urwie. Ogólnie i można się wpakować na dach. Nie będę chodził po nim, bo buty mam brudne, ale dach Kady jest bardzo mocny, kiedyś naprawialiśmy takie blacharsko, jest liniowo na miedź spajana blacha, jest tak to twarde, że tam... Można po tym chodzić. No tragedia jest, żeby cokolwiek zrobić, bo jest bardzo mocny i dużo ma nośność ten dach przede wszystkim. Ciekawe. Więc jak założymy relingi, można tam będzie założyć bagażnik i wszystkie graty z domu tam wsadzić, jak staracie wyrzucić, to z całym mandżurem odjedziesz. Przypomnijmy, że to jest napęd na 4 koła. Tak. No, więc fajny nawet bus. Jak będzie deszcz padał i będzie błoto, to pojedziesz. Dobrze. Mam nadzieję, że pojedziemy przetestować. Jest jeszcze taka niespodzianka. Wymyśliliśmy tam z tym właśnie kolegą, że tu będzie taki drut, który będzie schowany, szybko demontowalny. Wkładasz ten drut, na ten drut nadziewasz taki parawan od prysznica. Stawiasz tu bańkę z wodą i na słońcu stoi, to się nagrzeje grawitacyjnie i możesz się umyć. Pomysłowo. Jest tanio, bo nie ma żadnych pompek, elementów jakichś takich drogich i trudnych. A ogólnie na tyle jest, powiedzmy, nie musisz czegoś na drzewie wieszać, dyskretnie możesz szybko stanąć gdzieś tam pod laskiem, rozwinąć sobie w 3 sekundy, zrobić szybkie mycie i jedziesz dalej. Czy wy macie jakieś plany co do tego auta, jakieś wakacje? Wiesz co, zobaczymy, ale jest szansa, jak ktoś nam, bo teraz jeszcze będą walki ze stolarzami, bo tam w środku będzie zabudowa i tak dalej, to też pewnie będzie krew na rękach i tak dalej. Ale jak się uda nam to zrobić, to chyba zrobimy tak, że zatankujemy ten wóz i zrobimy jakąś loterię i damy na weekend jakiemuś widzowi. Co taki ty gadasz? Samochód zatankowany do pełna. Ta, a ja mogę też wziąć udział w tej loterii? No nie wiem, zobaczymy. No tobie możemy dać bez loterii. O, dobra, no, już i mi się zapodoba. Po prostu to będzie właśnie jakieś takie wygodne łóżko i dużo dodatków. Jest jakiś plan ułożony na to, ale na razie to... nie będziemy tego pokazywać, nie? Dobrze, dobrze. Jak to tam mawiają, żeby rozśmieszyć bogów, to powiedz im o swoich planach, nie? Tak. Także wszystko nie zapeszamy. Tak. No to co, wracamy do Kalifornii. Tak, na wycieczkę. Klimpa jest? Jest, oczywiście i działa. Zimność nabita świeżym gazem. Poprawiło się trochę to stukanie tam z tyłu, ale już te gumy, bo tym jak sprężyna się działa źle, są wypracowane i to co tam się już nie stworzy. Trzeba by było po prostu wymieniać. Można robić, wymieniać i wymieniać. No można w nieskończoność tego samochodu. Usiąść i wymieniać. Trochę się czuję jakby był drugim pilotem, a tam z tyłu siedzi mechanik pokładowy. Chyba się pomyliliśmy i powinniśmy siedzieć odwrotnie. To jest dobre, przy tej przeróbce to się dało znaleźć. No. Znaczy udało się taką rzecz tutaj, że trzeci bieg po coś jest w tym samochodzie. Bo można sobie jechać 60 na godzinę, jeszcze jest z czego sobie przyspieszyć, nie? Bez potrzeby zmiany biegu. Czyli ma nową funkcję. No bo te wszystkie diesle takie sześciobiegowe, ja kiedyś sobie też zrobiłem taką przeróbkę w Alfie, na której się uczyłem tuningów bezskutecznie, to generalnie zrobiłem z pięciobiegowej skrzyni biegu, przełożyłem sobie na sześciobiegową. Nawiasem mówiąc, za to wyrzucili mnie z Folum Alfaholicy.
Zrobiłeś profanację tym słowem. Nie, prowokację. Znaczy nie, powiedzieli mi, że to się nie da zrobić, a ja to zrobiłem. No oni powiedzieli, no w tej sytuacji to, no, to sam pan rozumie, panie Krzysztof. A tu widzisz w drugą nie stronę. Nie, no nie, no, nie, no skoro zrobiłem, oni powiedzieli, że się nie da. Że inżynierowie tam, Giancarlo i Giuseppe tak stworzyli ten samochód, że to się nie da. I że my w ogóle ten. A w ogóle to trzeba wymienić wszystko w tym samochodzie, łącznie z przednią szybą, jak się robi na tą na szóstkę skrzynię, nie? Ja sobie włożyłem tą szóstkę skrzynię, patrzę, pół osie pasowały, szósty bieg sam się znalazł tu w lewarku. My nic nie trzeba było robić, nie? W ogóle mówię, jak łatwo poszło. Mówię, ten, no i napisałem na tym forum, bo to fora jeszcze wtedy było, napisałem, że zrobiłem to i to wszystko działa. Tak? To patrz teraz. Bam, ban. Nie macie. Ban. Zostałeś zbanowany z tego forum. Wylogowali cię. No. No i prosto teraz, już teraz wiem, że generalnie... Wiesz, nie wychodzi się przez szereg. Alfaholicy to jest po prostu, musi być taka czysta forma, nie? Po prostu tak jak wyszło z fabryki, to wiesz, to tego nie wolno nic tam robić. A wracając właśnie do tych komentarzy i innych rzeczy, bo tam niektórzy ludzie jakieś takie dziwne nastawienie mają, że my, nie wiem, chcemy ich obrazić, że my tam mówimy o tych samochodach, a przecież tam tylko po prostu opowiada się to o tym, jak jest stan zastany, no i no nie tak. Koloryzujemy tego, a nie to, że chcemy pokazać, jakim jest chłop, nie wiem, jak to powiedzieć, że kasy mu szkoda, czy jakby to zrobił specjalnie. Ludzie nie muszą mieć jakiejś tam wiedzy motoryzacyjnej, bo po prostu tym jeżdżą i polegają ale, na słuchaj, ludziach, co my mamy myśleć o tej na przykład, przyszła do nas taka przemiła pani, no naprawdę mega sympatycznie się rozmawiała, przyjechała kiedyś z Volvem rok temu i mówi: no chłopacy, co tutaj robić? No a my mówimy szczerze, no proszę pani, no to jest generalnie, tu mamy do czynienia z tak zwaną emeryturą pomostową. Samochód jest po prostu już generalnie na dziale geriatrii, no i generalnie przyjechał tutaj, bo to z Włoch był, przyjechał ten samochód z Włoch do Polski tylko i wyłącznie dlatego, że tam był tanio i dało się go tutaj komuś sprzedać. No, a był tanio, bo tam już się zużył, tak, i po prostu ekonomicznie no, już się nie tak. Eksploatacja tego no i pojazdu. Tłumaczysz to pani, no jak ja, no słuchajcie, dlaczego, no dlaczego prawda się nie sprawdza? No słuchaj, no niech sprawda cię orzeźwi, taka reklama Sprite'a była. No i generalnie chodzi o to, że tłumaczysz, a ona mówi, aha, no to cenne, co panowie mówią, czyli co ja powinnam teraz zrobić? No my napisać wszystkie usterki tego samochodu i sprzedać go dalej. Mówię, może jest jakiś majsterkowicz, jakiś, potrafi sobie no, coś który tam tam będzie sobie tam powoli siedział i może ktoś jeszcze coś z tego będzie miał. Bo tak, skrzynia biegu wchodziła w tryb awaryjny, DPF się tam zapalał, generalnie z wozu ciekł jakiś turbo, że się przeładowywał i tego. Aha, nie pamiętam. No i przyjeżdża do nas ta niewiasta, jakiś tam, nie 8 wiem, miesięcy później. 8 miesięcy później. No i mówi, panowie, no tak, no więc ja posłuchałem, nie posłuchałem was oczywiście i pojechałem, zrobiłam tak. Zrobili mi rozrząd, zrobili mi regenerowane turbo, no i teraz remont oni... Nie, coś tam mi porobili. W ogóle za ułamek tej kwoty, o której żeście mówili, ha, ha, ha. No i teraz tylko trzeba tu zrobić, bo oni już nie wiedzą, co zrobić, a ten samochód właściwie cały czas jedzie, nie ma mocy, bez doładowania się świecą jakieś kontrolki. I co ja teraz powinnam zrobić? No my mówimy, no, że generalnie podtrzymujemy stanowisko, że generalnie, no, rozumiemy, że generalnie każdy sam musi tą lekcję odbyć, no ale mówimy, no tutaj stan się wydatnie nie poprawił, nie? Po tych remontach. No i pani pojechała, no bo my nie mieliśmy dla niej żadnego już ratunku. No i z drugiej strony każdy powiedział, bo wy byście chcieli nowe samochody robić. A jak robić takie stare samochody? No robimy też stare samochody, z tym, że są... Audi ludzie... A6 klap, ty! I podziękował jeszcze. 2,5 TDI. Tyle wygrać. I właśnie... Czyli zostało ujawnione w Wielowadzie? Tak, znaczy, tak. No po prostu remont, na który pani zrobiła za 6 tysięcy, nie poprawił stanu technicznego samochodu. Tak. Nadal nie jeździ się nim źle, nadal wpada w tryb awaryjny, skrzynia biegów nadal wpada w tryb awaryjny. No i szarpie. Poza tym, że pani jest uboższa o 5 tysięcy, to jeździ tak samo, jak jeździ. Uboższa o 5 tysięcy, ale bogatsza o doświadczenie. No i wy powiedzieliście, że więcej będzie to kosztowało. No bo myśmy no, ale my jesteśmy, zrobić nie, tak, nie, nie, żeby... bo my jesteśmy nieuczciwy mechanik. Bo my reprezentujemy tak zwanych mechaników nieuczciwych. No ale no nie ma chyba innego podejścia. To tak jakbyś poszedł do dentysty ze zgniłym zębem i by ci powiedział dentysta, że wszystko jest fajnie. Nie, chcę tylko wypolerować. I sugeruję używać halitomin. No tak, no. No to tu jest tak samo. No po prostu przychodzisz, oglądasz wóz, oceniasz stan i bez koloryzowania mu wyjaśniasz, co tam jest do zrobienia. A i niestety... tu wychodzi kolejna taka świadomość. Jedni wolą gorzką prawdę, a niektórzy słodkie kłamstwa. Tylko my nie potrafimy się wstrzelić. No właśnie. No i to tak to wygląda. No i to nie jest, że my chcemy tylko nowe samochody robić, no bo te stare nie rokują. No dlaczego te samochody przyjeżdżają do Polski?
No bo oni rokują już na zachodzie. Tam nie to, że nie chcą ich robić, po prostu koszt robocizny, tam się przecież płaci w euro i części, jest zbyt wysoki, ludzie umieją liczyć pieniądze i po prostu stwierdzają, że jest doprowadzone do takiego stanu, że oddajemy go na sprzedaż, póki to jeździ, nie generuje jeszcze kosztów, niech ktoś inny się martwi. A my bierzemy sobie nowy wóz albo świeższy i mamy przez 2-3 lata święty spokój. Tak jak Ukraińcy na przykład. No. Jest wojna, no to co trzeba robić? Trzeba przywozić samochody z zachodu. Ja powiem ci, że gdyby dzisiaj wybuchła wojna, to już bym pakował lawetę i po wóz bym jechał. Podobno do 25, ale tak jak ze Szwajcarii wracałem, to patrzyłem to po prostu, ile jechało tych lawet. Czym chata bogata? Słuchaj, jeden gość wiózł dwa Golfy 4, dwa czarne, pięciodrzwiowe, no cukiereczki. Powiem ci, no Krzysztof, no ty się ty masz... Ach. Wiesz, w pięciu drzwiach w ogóle. Nie, no chyba nie, no nie. A klimatyzacja ciekawa jaka była, manualna. No w manualnie? Nie, słuchaj, to zależy z jakim handlarzem gadasz. Znaczy, a klimatyzacja jaka? No manualna. Panie, nic się nie ma się co zepsuć. A zimno tak jest czy tak jest, nie? No tak. Tu chodzi, tak. Żeby było zimno, a nie żeby ci pani tam coś... Potem żaden elektronik ci tego nie naprawi. A kto ci to zrobi? A tak, masz manual. Prościutko. Chyba, że masz inny do sprzedania samochód, no to masz z klimatronikiem, mówisz, panie, gdzie tu kręcić, albo za ciepło, albo za zimno, ustawiasz, zawsze patrz, źle. 22 stopnie jest no. Idealnie. No wiesz, to zależy, co masz do sprzedania. No ale zobacz, jak się w korku przyjaźnie jedzie. Zobacz, jak może, że... Ale zobacz, że drugim biegiem można do 50 na godzinę dociągnąć, a normalnie, jak masz samochód sześciobiegowego diesla, to można, jedynka służy do manewrowania w terenie ciężkim z przyczepą. Ogólnie, jak jest równo, to można ruszać z dwójki. Nie, to jest tak zrobione właśnie specjalnie, że, że z dwójki... jedynka jest za krótka, z dwójki nie ruszy. Przemyśleli to. Tak, tak. Proza życia, no w korku się stoi, no. Ale nie, to tylko tu do zjazdu, no. I właśnie jeszcze wracając do tych naszych usług, to też problem jest taki, żeby cokolwiek w wozie zrobić, to potem przejmuje się roszczenia na jakby cały pojazd, więc jeśli się klient zdecyduje, zrobimy tak, jak my uważamy, to mam potem święty spokój. A... Zobacz, jak Krzysztof to zrobił, zobacz, jest nawet szóstka się nawet wyświetla na tym. Na lewarku. Na lewarku się nawet wyświetla. No. No to nowe, zobacz. No ale to po prostu... No bo pan miał przetartą tą skajkę i... Stwierdziliśmy, że już, ale no, no, żeby po prostu widać było, że tutaj profesjonaliści grasowali. To są sprawy, za które nie zapłacisz kasą. Nie, to są sprawy, których nie zapłacisz kasą. Nie, muszę przyznać, że ładnie nam to wyszło. Tak, nie, no dobrze, ale w ogóle wiesz, ja byłem bardzo impressed. Czekam teraz na nawał maili, telefonów. O, zobacz, jakiś obrońca Ukrainy jedzie. Tak, tak. Czekaj, zobaczmy. To jest człowiek w wieku lat... O! W wieku poborowym. No tak. No i jest 30-letni chłop Mercedesem jakimś tam, no i... Jest klasa. No i dlaczego nie broni tej Ukrainy? Ja wiem, że on tutaj uciekł przed tą Ukrainą. Przed tą wojną. Przed tym Putinem. No dobrze. Też bym uciekł, chowając swego Mercedesa. Tak, zaraz zrobimy testy. Właśnie wracając do tego, czekam na nawał maili, telefonów. Właśnie ludzi, że teraz wszyscy będą chcieli mieć z 5 na 6. Widzisz, że to co? O i zaraz zobacz o czymś mówiłem. Patrz, schodzisz do 1400 obrotów. Jest i, no, wciskasz gaz. Patrz, przejdzie tylko przez. O, i już przyspiesza. Zobacz, i to jest to, co jest potrzebne w dieslu, zobacz. Przy 2 to już jest tyle boostu, że już idzie po prostu pełnym piecem. I możesz sobie to wiesz, nie zmieniając biegu, możesz sobie tutaj. Wyprowadzić sytuację na drodze. No, taki, no mówię, równoprawny wóz na drodze, nie? To nie jest tam, że czegoś mu brakuje. No i nie jedziemy prawym pasem. No nie. Środkowo. A to zobacz, mamy 2000 obrotów i tam 110 na godzinę piątym biegiem, nie? Stówka i teraz pokazuję. Ale ponad dwie, no bo to tam, wiesz, ja się bazuję na tym, co widzę. Co widzę? A ty masz jakieś z internetów, wieści. Z GPS-u. Tak. Ja mogę ci powiedzieć tylko, co widzę oczami duszy mojej. Zobacz, to nie potrzebujesz jeszcze, jadąc w miarę dynamicznej, nie potrzebujesz szóstki kłaść. Chcąc mieć... sugeruje wóz. No wóz sugeruje, no. Ale generalnie będąc... Oczywiście, że tak. Będąc ślepym na te sugestie... Głuchym. Głuchym na te sugestie. Zobacz, no sobie tam możesz jechać na piątym biegu w ogóle, wiesz... Aż... Boostu wypadnie poniżej z efektywności, ale tak sobie możesz jechać obserwując sytuację. No i czuj, że to gniata.
No idzie, nie cały czas. To nie ma tam, że możesz tutaj, wiesz. Uczestniczysz, że tak powiem, w grze. Ile masz obrotów? To są 2200. 2200, 124 na godzinę. No, na liczniku 130. No dobrze. To teraz jeździ jako osobówka. No tak, no nie jak taki wóz na skrzynki z ogórkami, tylko tak sobie normalnie jedziesz. Przestawiliśmy go z klasy ciężarowej, dostawczej na wersję osobową. Został zmianę kwalifikacji prawnej czynu. No zaczeka, to cisza jest, jaki to jest w ogóle ten. I mimo, że my tego nie robili, ale fajnie hamuje ten wóz. To jest też takie fajne. To są samochody, którymi nie chcesz hamować i którymi nawet przyjemnie ci się hamuje. Ale to też jest ciekawe, bo jeździłem właśnie takim żółtym, co się przez chwilę pojawił na filmie. Tam ktoś ma takie same hamulce jak ten, położył tarczę z zamiennika i są grube i świeże klocki, chyba nawet TRW, i tam ten wóz w ogóle nie hamuje. Tylko po prostu spowalnia trochę naciśnięcie tego pedału. A zobaczy, czy ta elastyczność jaka jest, bo schodzi tam wóz poniżej 2000, na szóstym biegu, dodajesz gazu i on nabiera. On nabiera prędkości. No tak jest, tej długiej serii. Mnóstwo było upadków, powstań. Nie, no ale po prostu trochę żeśmy się nawkurwiali z tym. To nie można powiedzieć, że nie, no ale ogólnie wiesz, żaden to też projekt, nie? No to jest po prostu jakiś ten wybór elementów innych, no ale ogólnie działa przyjaźnie. No i zaraz, tak z taką prędkością 2000 obrotów, 120 to i w miarę kilometrów ubywa. 114. Cisza. Ale wiesz, teoretycznie GPS ma jakąś zwłokę, to musieliśmy zrobić jakąś kalibrację, żeby porównać, ale nie, to lepiej, tak? Do 10% jest chyba tolerancja. Każdy prędkością jest zawyża. No i była bardzo duża różnica w konstrukcji tej skrzyni. No tak. Tam to była jakaś taka jakby z papieru, a ta debiloodporna. Krzysztof, pokazywałeś to. No nie debiloodporna, to chodzi o to, że to Krzysztof może wytłumaczy, jak obroty silnika spadają i moment obrotowy jest duży, to te skrzynie w jego obciążenie rośnie. Pracę muszą zrobić. Dlatego w ciężarówce on ma koni mało, jeździ wolno, a skrzynia biegów jest ogromna i te koła to są takie jak prawie, że w tym wozie w samochód jakby na... Nie da się tego porównać do niczego. A po prostu w motocyklach masz takie trybiki jak z budzika ruskiego, a generalnie moment obrotowy, tak, 170 koni, ale momentu obrotowego, nie wiem, 70, nie? Przy dużych prędkościach obrotowych. Jest właśnie bardzo, bardzo trudna dla przekładni, jest duży moment obrotowy przy małej prędkości obrotowej. Właśnie to też takie sytuacje, że łatwo popełnić błąd przy takich jakichś przeróbkach, że nie wiem, zostawisz jakieś takie małe sprzęgło albo tam zmienisz przełożenie w skrzyni, zrobisz moc i potem się to ciągle psuje i nikt nie wie dlaczego, nie? Że tam jakiś bieg wycina albo nie wiem, zrobił 60 tysięcy i 3 razy sprzęgło zmienił. I panie, szukaj tu przyczyn. A, bo tutaj przecież sprzęgło też duże poszło. Oczywiście, że tak. Tam nawet śruby były większe do mocowania docisku do koła zamachowego. Także tam jest wszystko jest grubsze. Na pewno jest fajnie. Może wsiadasz sobie tutaj i jedziesz cały czas prosto, aż będzie Paryż. Ja się zachwycam tymi autostradami w Polsce, bo ja myślałem, że to nie za mojego życia. Widzisz, jak elegancko? No tylko żeby tylko twardą dupę mieć, żeby wysiedzieć. Ja z tego korzystam, wiesz, na co dzień. Ale ty jedziesz szybciej, ostatnio się dowiedziałem, niż pociągiem do Wrocławia, samochodem. Bo pociąg jedzie 4,5-5, a samochodem 3-3,5 godziny, tak? No, 5 godzin się jedzie z Warszawy, z warsztatu do Zgorzelca, 550 km. No, zobaczymy, no bo nie wiem, bo tutaj nic nie utestujesz, bo... Nie ma jak. Nie, no to jeszcze chwilę możesz poczekać, no to zaraz. Zaraz zobaczymy, bo jeszcze chwila jest do zakończenia. No właśnie mówię, że to prędkość obrotowa spadła i w ogóle jest tak komfortowo, można by się było nawet. I też drogą loterii trafiła nam się skrzynia, która nie wyje. No. Bo to też było ryzyko, że włożymy i z używanymi skrzyniami, dobrze, ale nie da się wozem jechać bez stoperów. Skrzynia nie wyje, jest cicho. Nie, no dobrze, no mówicie, no wóz na medal, no wszystko jest jak trzeba. Znaczy faktem, że egzemplarz jest dobry, nie udręczony, tak? To on, wiesz, jest nieudręczony jakoś tam. Nie, Ameryki są dobre samochody, tylko w lusterkach źle widać. Bo w Ameryce jest taka zasada, że lusterka wycina się z szyby okiennej. Tak, tam coś tak jest. No ale to z okna jest wycięte i to jest tylko tyle gorzej, nie? A tak to masz lepiej, bo jest znacznie taniej.
Znaczy tutaj tylko w lusterkach nic nie widać, to jest tylko taki minus. I nawet lepiej, bo masz te pomarańczowe lampki w bokach, jakby... Obrysowe. Obrysowe. Wszystko jest lepiej w amerykańskim samochodzie. No, tu jest ich z 10. Tu jest jeszcze tutaj, w namiocie jeszcze jest. W Kalifornii. Ci pokażę tutaj super nawrotkę, żeby od razu... A, no tak, kto nie stroił samochodu z Newtonem, ten nie wie, gdzie jest ta nawrotka. Nie zna tej nawrotki, tego miejsca. Puścimy mu tam zimny nawiew na tył. No? No? Tak, tak, tak. Ten wóz można byłoby teraz fajnie popsuć. Dać mu turbo hybrydowe. O, tak. Które da, dołoży tam 6 koni górą. Nie no, z 10 pewnie. Z 10 i zabierze cały newtonometraż z dołu. To wtedy bym czuł, że modyfikacja naprawdę została zrobiona z głową. Ale powiedz, że blisko już tej decyzji było, bo silnik był wyjęty i turbo było to wyjęty. Powiem ci, to dzielił nas cross o włos. I złota karta klienta była dostępna. Ale to nie, bo to te turbiny to się kupuje na Allegro. Te najlepsze. Tam już taki plug and play przygotowany. Tam jest cała śmietanka towarzyska tunerów, nie? Tam już po prostu są ludzie, którzy od razu tam mówisz tylko, na jaką moc potrzebujesz, ile masz newtonów z dołu za dużo i oni ci przygotują. A potem jak wóz wpada w tryb awaryjny, dzwonisz do tego człowieka, bo nikt tego nie widać. Panie, przecież to co to za chłop jest? To i musisz pan zwiedzić tego tunera. No to on źle nastraja. Źle nastraja. Ta turbina jest wyśmienita. Mnie tak. Na stole, przy badaniach, pełnych. A najgorzej, najgorzej, że taka rozmowa mnie nie nastraja. Co ci z tego, że ten samochód by tam... On się kręci 4200 chyba tam na hamowni, nie? A mamy tam powiedzmy 3800, by ten pik mocy był. Gdzie on w ogóle nie dojeżdża, ten samochód nigdy do tego, wiesz. To wszystko, co się dzieje, to jest 1800 do 3. No to turbo fajnie wstaje. No to właśnie tu jest cały ten, cały gain tego wozu. Wychodzisz sobie z zakrętu i Ducato możesz od razu... Patrz, Ducato na prawy, a my od razu na lewy, nie? I ciach. No i co? Dawaj mu 150, jak jest miejsce. Jest stówka. 110. 130. A, pod wiatr jedziemy, niestety. Aż szumi. 140. 5, 6, 7, 8, 9, 50. 21 sekund. Czekam. A przy założeniu, że wtedy nie osiągał tej prędkości, tak jak kamper, powiem. Jak Danek. BD. No tak, bo zobacz, bo na przykład to co mówiłem, można jechać sobie 140 tym wozem, nie? Tyle co można maksymalnie na autostradzie, no i... No jakie masz obroty teraz? 2500, no 2500. 2500. No, jest 140 na pewno ten. A zarzuć chwilowe zużycie po spalania. Chwilowe zużycie 9,6. Ale pod wiatr jeździ. Ale patrz, jeszcze można przyspieszać w razie czego. No, ale jest pod wiatr, bo tak nawet widać po tym. No tak, no co, już... że tak wszystko powiem... Wszystko zostało pokazane. Tak, wszystko... Temat został wyczerpany. Co było do okazania. No tyle ten... Krzysztof jako doktor prowadzący tego projektu. Tak. Ogłaszam, że operacja się udała. Operacja się udała. Pacjent został wypisany do szpitala w stanie dobrym. Tak. Podpisał się własnoręcznie, ale poszedł. No. Jedno koło tylko chyba brało. Tak, bo to było takie... Z tego miejsca pozdrawiam... Mamy. Pozdrawiam żonę, brata, syna Stefana, hej. Tak wiesz, pamiętasz koło Fortuny? Tak, no, bo tam takie były tematy. Syna Stefana, hej. Ale i tak ten senator nie, familiada przebijała wszystko. Nie, koło Fortuny było lepsze, bo wtedy, kurde, no. Ale nie było takich pytań. A, no to nikt się nie spodziewa, co tam odkryją karty. No i co? Ale powiem ci, tak jak patrzyłem na ten dach, to chyba albo to na płat jest. No oczywiście, że na poszycie, bo to tak obcięty, na płat, tak bo ci Krzysztofa kupowany. Powiem ci, że ja nie wiem, czy za krótko tego dachu nie wzięły. Ani tej budy, co derżnęli ten dach, ani tego dachu, żeby go wstawić po tych słupkach, co poszli.
No. Tak oszczędnie chyba chcieli, żeby... Bo przypomniała mi się taka anegdota, skoro i tak już jedziemy, no że ze znajomym, bo to taka giełda na żeraniu była, no i tak żeśmy się nasadzili, że trzeba kupić drzwi do Poloneza, nie? No bo tam, no bo z tych drzwi to bardzo wyjść tam nie chciało, nie? No to trzeba pojechać na żerań, kupić te drzwi w kolor i tyle, nie? Rano się wstanie, to tak, to były takie początki, jeszcze nie wiedziałem, że coś tak nazywa. No i no to wiesz, to przy sobocie żeśmy tak tego, no to grilla zrobiliśmy, nie, do sklepu to daleko mocno nie było. No tak grilla, mówię, z tego, no. No i poszliśmy spać po tym grillu, nie? No i jeszcze rano żeśmy wstali, tacy. No, okej, dobra, no jedziemy. Pojechaliśmy na ten żerań normalnie. No i te drzwi w kolor, to takie zielone, żeby były. Taki turkus mocny był w Polonezie taki, nie? I rozumiem, znaleźliśmy te drzwi, już tam cena była zgodzona, bo to przednie lewy były. Ale ten kolega blacharz, co to był ze mną, mówi, wiesz... Nie był pewien, coś mówi, coś mówi, kurde, mi w tych drzwiach nie pasuje, no mówi. Nie wie co, ale on po prostu coś im nie ufa, tym drzwiom, nie? A wiesz, zaufanie blacharza do drzwi to jest właściwie podstawa tego zawodu. No ale wzięli im te drzwi, nie? No przywieźliśmy te drzwi do tam na warsztat. Tamte żeśmy zdjęli, mierzymy. Kurwa, tyle za długie były, bo to były drzwi od Poloneza Traka. I on mówi mi ten, mówi, słuchaj, wiesz co? Mi z samego początku ten trójkącik nie pasował szklany. No mówię, przy Polonezie takiego nie było. Ale potem dopiero na to wpadł, no i tak przyłożył do mówi, wozu. Kurde, mówi, co jest? Teraz mówi, no to on już wie, o co chodzi, mówi. A dało się zwrócić jeszcze? Gdzie? Na tym żeraniu? Lepiej. On z tych drzwi wypreparował te poszycie i położył na tamte. No mówi, trzeba było jakąś sytuację ratować. Także wiesz, zresztą te drzwi od Mondeo sedana, no, nie od kombi, poszły do tego sedana finalnie. Co? Trochę świszczało, ale co to? No tak, tak. No, no usiadły, no. Ostatnio też taką historię przerabiał. To była wersja winiale, no to. Nasz blacharz zaprzyjaźniony, że dostał próg, po winie dobrane części, wyciął ten stary wóz sedan, przyłożył to, co przyszło, okazało się, że przyszedł próg od kombi. I trochę znowu nie grał, ale wyszedł. Ty wyszedł z tego. Tak, tak. Tu podklepał, tam przygiął i dorobił próg do sedana. Właśnie. Tak, tak, bo przy szlifowaniu silniku to wyda, a przy tym, a w blacharstwie można wyjść z czegoś, nie? Tak, jest. Tak jak masz ćwiartki za krótko wzięte, to chłop dzwoni, mówi, dzwoni, nie wyjdziemy z tego, nie wyjdziemy z tej ćwiartki, za krótko tej ćwiartki jest wzięte. Nie ma gdzie się złapać. Nie, no i tak wiesz, to nie, ja jeszcze lubię najbardziej od blacharzy takie, musicie inną ćwiartkę przywieźć, a to wiesz, weź przywieźć ćwiartkę wozu, wtedy jakaś przyczepa, trzech tak ludzi. Bo ta co jest, to jest za krótko ucięta. Za krótko, no nie wyjdzie z niej. Kurwa, kurwa, jak ktoś nie robił nigdy wozów, to nawet nie wie, o czym gadamy. A jak ktoś robi, to od razu wie. No tak, no. Z czym się mierzyć? No. Niby wszystko powinno pasować. Tak jak blacharz mówi, tylko nie tnij ćwiartki, tylko sam błotnik. Kurwa. Tego wojownika wycinaliśmy. A właśnie tak już na marginesie. I co z nim? Jak to się skończyło? Ten moment obrotowy, który się buduje z tego turbo, to jest podstawa. To jest w ogóle, bez tego ten wóz to. Na nocnej zmianie, jeśli Krzysztof nie ma nic przeciwko, bo muszę, kurwa, te zastoje odtykać wozowe.